wszyscy dzisiaj zaczynają od inauguracji Bidena. Nic dziwnego. Ważny dzień w historii Stanów Zjednoczonych. My łączymy się z Nowym Jorkiem. Tam jest Edmund Janiger, przewodniczący International Security Forum. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, panie rektorze. Witam serdecznie państwa. Te wydarzenia, których przewidzieliśmy w Waszyngtonie, są początkiem nowej ery. Przemówienie nowego prezydenta, no w zasadzie koncyliacyjne, a potem podpisanie 17 dekretów, które odwracały główne takie filary polityki Donalda Trumpa. Jak to można rozumieć? No, pan redaktor słusznie zauważył, że prezydent Biden powiedział, że cała moja dusza jest w tym, by zjednoczyć naród amerykański, czyli rzeczywiście ta koncyliacyjna umowa, a po tym, wzorując na mowie Abrahama Lincolna, po czym zaraz właśnie te podstawowe punkty z agendy prezydenta Trumpa odwrócił, tu na przykład budowa muru między Meksykiem, wpisanie ludności, które nie posiada obywatelstwa amerykańskiego, cudzoziemców, w spis ludności amerykańskiej, który ma bardzo duży wpływ na okręgi wyborcze, powrót do Światowej Organizacji Zdrowia, która została skompromitowana podczas COVID-u. Więc te bardzo, bardzo podstawowe elementy, wszystkie odwrócone dekretami. No jest nawet taki moment krytyki, czy spięcia pomiędzy Kanadą, prowincją Alberta, a Stanami Zjednoczonymi, bo ten słynny rurociąg Keystone, który był budowany już za czasów Obamy i tam był wstrzymana jego budowa, były jakieś obozy protestujących przeciwko budowie tego rurociągu, który miał zrujnować dostęp do czystej wody milionom ludzi. Za Donalda Trumpa nie został skończony, no i teraz znowu został wstrzymany, czyli jednak sankcje wobec przemysłu naftowego i przynajmniej 1000 miejsc pracy w Albercie zniknie. Tak, właśnie mi trudno uwierzyć, że to się, że pozostanie to w tym stanie, że będzie rzeczywiście Keystone 2, że rocio Keystone będzie rzeczywiście skasowany. To trudno w to uwierzyć, po prostu dlatego, że to jest tak strategiczne dla Ameryki, a także i dla Polski, bo pamiętajmy, że także dostawy do Polski także były przydatne z tego. Więc bardzo wątpię, mi się wydaje, że będzie realizm w tych działaniach i że administracja Joe Bidena zmieni zdanie mimo tych wcześniejszych zapowiedzi. Joe Biden jest oczywiście prezydentem. Już oceńmy, czy to jest człowiek, który dotrwa do końca kadencji na podstawie tego, co wczoraj widzieliśmy. No to jednak jest bardzo posunięty wiekowo człowiek, który no wydaje się, że to są jego ostatnie miesiące, jeśli nie lata. I to prawda. I co ciekawe, on jest osobą, która w wieku 29 lat został senatorem, dwukrotnie przewodniczył Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Stanów Zjednoczonych i całe życie spędził naprawdę w polityce. Dwa razy też ubiegał się bezskutecznie o prezydenturę i też również wątpię, że będzie ubiegał się o reelekcję, ale w tym momencie to jest za wcześnie, żeby o tym mówić oczywiście. Ale rzeczywiście to jest istotne pytanie. Pojawiały się, zwłaszcza po 6 stycznia, wezwania w amerykańskich mediach, by rozprawić się teraz z tymi, którzy popierali Donalda Trumpa, wyrzucić ich z uczelni, wyrzucić z pracy, patrzeć się, czy osoba aplikująca na wysokie stanowisko nie była przypadkiem pracownikiem Białego Domu, czy członkiem właśnie tej administracji. To są poważne zagrożenia, czy to po prostu publicystyczna temperament podnosi niektórych autorów? Nie, to będzie dosyć trudne, bo 74 miliony osób poparło prezydenta Trumpa w tych wyborach, a rzeczywiście na niektórych uczelniach jest taki trend i to dłuższego czasu lewicowy i to jest możliwe, że na niektórych bardziej skrajnie upolitycznionych uczelniach będzie rzeczywiście to problem, w niektórych firmach także, ale co z zasady nie sądzę, że 74 miliony osób
będzie miał jakieś duże problemy ze względu na afiliację partyjną. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych afiliacja partyjna jest publicznie dostępna i na tej podstawie można wywnioskować, kto na kogo głosował. No, między innymi wczoraj mieliśmy informację, że 12 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy pojawili się w Waszyngtonie do ochrony tych uroczystości, zostało od nich odsuniętych właśnie z powodu wyrażanych przez nich politycznych przekonań. Ciekawa sprawa. Tak, oczywiście to jest dość ciekawa sprawa. I też jest ciekawy wybór członków administracji prezydenta Bidena, jak mówimy o wojsku i o Gwardii Narodowej, szczególnie sekretarz obrony, to będzie ciekawym wyborem i mi się wydaje, że jest szereg bardzo ciekawych osób, które wejdą w skład tej administracji. To, co wskazują też obserwatorzy polityki amerykańskiej, to jest rybalizacja, czyli powrót do, czy nawet tworzenie plemion wewnątrz polityki amerykańskiej, czyli na przykład ktoś, jeżeli jest czarnoskórym, nie wiem, anestezjologiem, to musi współpracować z innymi czarnoskórymi bardziej niż z innymi anestezjologami, powiedzmy to w ten sposób, i tworzenie dodatkowych podziałów, które wcześniej nie istniały. Początek tej polityki to oczywiście Barack Obama, teraz będzie mieć kontynuację. No, rzeczywiście to jest bardzo podkreślane, że na przykład wiceprezydent Stanów Zjednoczonych jest pierwszą kobietą, jest pierwszą afroamerykanką w historii, żeby objąć urząd wiceprezydenta USA. Rzeczywiście to jest podkreślane, to jest rzeczywiście istotne wydarzenie, ale to może jest w nadmiarze właśnie tego typu kategorie, są może w nadmiarze właśnie wysuwane. Bo na przykład Lloyd Austin, który też, tak jak wcześniej wspominałem, jest również bardzo wysoko wykwalifikowany, a jego afiliacja rasowa, to jest Afroamerykaninem, jest bardziej uwidoczniana niż jego osiągnięcia wojskowe, jego osiągnięcia w sektorze prywatnym. No właśnie, bo elementem Zachodu jest to, że jesteśmy merytokratyczni i patrzymy się na czyjeś zdolności, umiejętności i wiedzę, a nie na czyjeś kolor skóry bądź przynależność religijną. Miejmy nadzieję, że to zostanie zachowane, bo Stany Zjednoczone były tego właśnie wzorem dla innych krajów na świecie. Tak, w pełni się zgadzam z panem redaktorem. Edmund Janiger, przewodniczący International Security Forum, prosto z Nowego Jorku dla nas. To jeszcze ostatnie pytanie. Relacje tej nowej administracji z Polską. Czy spodziewamy się jakichś znaczących przesunięć tutaj? No, po najlepszej relacji pomiędzy Polska z Stanami Zjednoczonymi będzie trudno, może z wyłączeniem administracji Ronalda Reagana, będzie trudno znowu, żeby było na tak wysokim poziomie, ale liczę, że te relacje będą dalej dobre. Flanka wschodnia NATO jest bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych i liczę, że tak to pozostanie. Joe Biden był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych w czasach resetu, kiedy to Obama i jego ekipa podjęła próbę porozumienia się z Rosją ponad głowami krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Myśmy byli sceptyczni. No niestety okazało się, że mieliśmy rację co do Putina i jego kliki. Spodziewamy się teraz również kontynuacji tej linii twardej wobec Rosji? No, trzeba pamiętać, że wojska amerykańskie w Polsce to pierwsze wojska pojawiły się podczas prezydentury Baracka Obamy, gdzie Joe Biden był wiceprezydentem, ale sądzę tak, sądzę, że będzie twarda polityka wobec Rosji. Zobaczymy, czy aż tak twarda jak dotychczas, ale sądzę, że Antony Blinken, który jest dezygnowany na sekretarza stanu, zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia i mam nadzieję, że będzie ta polityka kontynuowana twarda wobec Rosji.
polityka gospodarcza, polityka zagraniczna i polityka wewnętrzna. Wszystko się pewnie zmieni, ale dużo zostanie tożsame. Będziemy to śledzić. Edmund Janiger, pięknie dziękujemy. Oj, dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejną rozmowę. Adam Buława, historyk, wykładowca Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Będziemy mówić o powstaniu styczniowym.